Chowa się człowieku z drzewami. No i drzewo 40 lat świerk. Drzewo te. Wiatr przewraca ten świerk. Nie do uratowania, bo 3/4 korzeni. No i teraz musisz sam wziąć piłę, pociąć własne drzewo, 15-metrowe drzewo. Przykre to jest strasznie. To jest ochrona dla ptaków, dla owadów. Daje dużo tlenu. Nie słuchajcie bełkotu cejrowskiego, który mówi, że rośliny zabierają drzewa. Więcej tlenu, jak dają. To jest bełkot. No w ogóle facet jest odklejony w niektórych momentach. Ja wielokrotnie mówiłem, że deptał po żółwiu, co mi się strasznie nie podobało, ale łatwo to teraz podchwyciło i do sądu, znaczy do sądu, nie do sądu, do prokuratury, wrzuca, że on na żółwiu, że on żółwia deptał. Jeżeli oni zapodają Cejrowskiego do służb, to dlaczego nie zapodają tych pedofili, tych morderców, tych narkomanów, co gwałcą dzieci? Narkomanów, którzy adoptują dzieci, potem je gwałcą i szprycują. Dlaczego oni ich nie podają? No bo jeżeli Cejrowski zasługują na jakąś karę za tego żółwia, to na jaką karę zasługują ci zbrodniarze? Ja rozumiem, no można piętnować jakieś wykroczenia, czy jakieś brzydkie zachowania, ale są rzeczy pierwszej pozycji, pierwszej kolejności do załatwienia właśnie tego typu. Mordercy, pedofile, gwałciciele wprowadzili ten przepis, że można na swoim podwórku, na swoim terenie wycinać drzewa. Jak swołocz ruszyła w całej Polsce. Kurwa, ja też zobaczyłem u siebie na dzielni, co się dzieje, kurwa. Pod Warszawą te chamy jak ten, ja pierdolę, człowieku. To jakiś śmieć. Wyciął ponad 300-letniego cisa. To ja tutaj rozpaczam nad 40-letnim świerkiem. A taki śmieć wycina ponad 300-letnie drzewo. Dobrze, że już nie żyje ten minister. Bo wyrządził niebywałe szkody. Między innymi tą ustawą. Ale na jego miejsce przychodzi drugi, tak jak pijak spod granicy, co się warszawiakiem mienił. To się warszawiakiem mianował. Zesiuk. Mówił, że jak jedną pluskę zabijał w obozie koncentracyjnym, to na jej pogrzeb przychodziło kilka. I jak tutaj umrze taki minister, to na jego miejsce przychodzi następny, taki sam. Czy jest coś gorszego jak ustawa Lex Confident, którą Bykus z Żoliborza wymyślił? A dobra państwa, tak to mi już powiedział. Kurwa, to jest niebywałe, słuchajcie. Ja mówię do mistrza, ty co ten twój idol na kaczych łapach wymyślił? Że tu będzie podpierdalanie. Tego, kogo nie lubisz, to podpierdolisz i mu 15 tysięcy z konta zdejmą i ty musisz dowodnić, kurwa, że to nie ty. Zaraziłeś kogoś, kurwa. Oj. A mistrzu mówi, dla dobra państwa. Kapowanie dla dobra państwa. Ja mówię, a ty wychowywałeś się wśród na Muranowie. Tak, wśród gidowców grypsujących. Z takimi chyba kurwa naganiaczami w dupie. Codziennie meldowali się na milicji, kurwa, jako konfidenci. Także mieli dla robactwa drzewo to jest drewno i drzewo to jest dębina. O, chamy to. Znaczy to robactwo, chamy. Bucyna. O nie! Wiąz! O nie! To jest taki cham. To taki bity cham. No, się ma teraz za... O kurwa. Ale dam 200 tysięcy roczne ham. Powiem w jakiej firmie. Wędkarskiej. Ale jest tylko ten. Jeździ i sprzedaje, to da. Ponad 200 tysięcy. Topola. No ale zobacz, te kurwy tam topole powycinali, takie całe.
To puste drzewo, kurwa! Rozumiecie? Puste drzewo, widzio. Puste drzewo to bambus i to też nie po całości, ale no, kurwa! Kolejny robal, kurwa. Bo on tylko widzi, że to nie ma wartości paleniskowej, tak jak na przykład Bóg. On nie widzi, że to drzewo daje tlen, że to drzewo daje schronienie dla wielu zwierząt, cień dla człowieka. A wiele jest takich drzew, które ratują życie, pomagają w chorobach, tak? Zwierzątka sobie mieszkają pod nimi. Powodują to, że nie ma powodzi, scalają gleby. To jest najwyższa forma roślinności, niebywale inteligentna. Leczą się nawzajem, zwalczają się nawzajem, porozumiewają się. No ale to robactwo, kurwa, by się wyśmiało od razu z tego jebane. No, to jest takie, kurwa, bo robactwo myślę, że robactwo myśli. Te drzewa są przede wszystkim robactwo. Ktoś, kurwa, nie powinno się narodzić. To nawet jako pokarm dla białych robaków nie powinien być, ani na narządy, bo to, kurwa, chujowe narządy, bo to robactwo to ma... Znarkotyzowany też ma ten cały organizm. Przeżarty głupotą. Papierochami bardzo często. Kurkiżną, kurwa, bo oni jedzą. Tak? A kochasz trochę? Kochasz trochę? No i na. Pokażę wam, kiedy nic nie będę miał. Czy kochasz trochę? No zaraz! Tak jak taki, kurwa, debil Hitler miał ksywę. Nie wiem, czy już żyje, bo to stary dziad był, kurwa. Jebany jak Hitler wygląda normalnie. Jebany. Tylko, że jaśniejszy miał, kurwa, kolor włosów. Rozmawia ze mną. Podjeżdża facet i pyta. Proszę pana, jego i nie pyta. Czy ja tędy dojadę na Wołomin? On tak patrzy, patrzy. Na Wołomin tędy! O Jezu, Jezu, Jezu! O kurwa. No. No kurwa, no. No nic nie powiem, no nic nie powiedziałem. Przyrobaczyłem trochę. Ale nie o tym dzisiaj miało być. No tam wybory oczywiście, tego tu. Czarne konie jakieś wygrały tego. Safir zadowolony. No może i dobrze, no, że jest zadowolony. Tylko nie ocenia się książki po okładce, tylko po jej treści. Po owocach ich poznamy, tak? Potem zobaczymy, co będzie dalej. Nic na razie nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Ale już są pisma przygotowane, żeby nie było tak, że zapłacimy na drodze na wyprzedzaniu dla pieszych o 3 w nocy, gdzie nikogo nie ma, 1500, a kusol będzie uniewinniany lub zapłaci 200 czy 500 i będzie na przykład gloryfikowany w prasie wędkarskiej. Tak, kurwa, być nie może. Dlatego postanowiłem już nie afiszować, już nie afirmować pism jedno tylko moim nazwiskiem, ale także ludźmi, którzy mają dużo większą oglądalność. Na 600 tysięcy podejrzewam, że możemy więcej mieć jak połowę robactwa. Tytuł filmu jest Apel do Satiego. Ja miałbym do ciebie taką prośbę. Jeżeli ty chcesz coś zrobić dobrego dla przyrody, dla wędkarstwa, dla Polskiego Związku Wędkarskiego, to ty musisz wypłynąć z nurtu najmaństwa wędkarskiego. Czy jak wolisz, muraństwa. Jeśli dalej będzie tkwił w tym nurcie, to ty będziesz poważany tylko i wyłącznie przez robali. Ja wiem, że ty masz dobre intencje. Ale robactwo
to najmalstwo wędkarskie. Czy wyzmiar szmatę? Próbuj się. Zrobi na tobie lajki, bo temu robactwu tylko i wyłącznie zależy na lajkach, na oglądalności i na... Mamo, ma! I tyle. Jeżeli tak nie myślisz, tak samo jak najmaństwo, to rusz trochę, masz dużą makuwę. Rusz trochę tą makuwę, mam nadzieję, że tam mózg też jest większy. Znaczy, mam nadzieję, że ten mózg też jest proponowany do makuwy twojej. Weź ty się, kolego, rozejrzyj. Nie wiesz, uśmiecham. Bo każda prostytutka się ładnie śmieje, pachnie ładnie. Jest miła, wyszczekana. Zazwyczaj to są głupie kurwy, które by cię za 5 złotych kurwy sprzedały. Szmaty jebane. Rury pierdolone. Kurwy. Jeżeli coś znaczyć chcesz dla inteligencji wędkarskiej, to możesz kurwa zadawać się z najmanami wędkarstwa. Bo zostaniesz zaszufladkowany, no mówiąc w skrócie, do najmanów wędkarstwa. No. Tak też pozostać, bo ciężko już wyjść potem z dołka. Z wora to cię już raczej nikt nie wyciągnie potem. No, pójdziesz do szaty, chuj. Nie wiem, czy ty wiesz, o co chodzi, czy w Palestynie to jest mniej więcej ten sam. Też ja bardzo cenię Palestyńczyków. A dlaczego? Dlatego, że z pierwszej ręki mam wieści, co to jest za naród. Nie powiem kto. Był na misji ONZ-u i był wszędzie na Bliskim Wschodzie. Wszędzie. Woził kurwę generała śmiecia, takim kurwa amerykańskim tego, 5 litrów V12. I był wszędzie. I powiedział mi tak. I to, co on mi powiedział wtedy, strasznie się zdziwiłem. Mówi, Palestyńczycy to są, mówi, niebywale inteligentni ludzie. I ja mówię, słuchaj. I tam jego imię, słuchaj, przecież, a to był tak mi przeczył do tej pory. Ja mówię, kurczę, mnie to się wydawało, że oni tacy bardziej trochę problemie. Nie, mówi, co? Niebywale inteligentni ludzie, normalni, to i zaczął opowiadać. Zacząłem trochę drążyć. W zakresie Palestyńczyków to była prawda. To są bardzo mądrzy, inteligentni ludzie. Okupowani od tylu lat w potworny sposób, w sposób hitlerowski. Nawet w mojej książce jest opisane, co robią z Palestyńczykami. Przez faryzeuszy był zrzucany nawet biały fosfor, o ile ja dobrze pamiętam. Biały fosfor. Tam ponad 1000 czy parę tysięcy, nie pamiętam teraz, Palestyńczyków zginęło w pokór. To jest coś o wiele gorszego niż napalm. Takie rzeczy robią. Obecnie. No, wyłącza się prąd w Palestynie, człowieku. No. Zatem jest to naród, który wycierpiał katusze jak Polacy. I bardzo go cenię. Dlatego Sati. Nie możesz dać się zwodzić faryzejskim najmanom. Pamiętaj, że faryzeusze będą ci patrzyli w oczy, będą ci sprzyjać, jabłuszko ci będą dawać do pewnego momentu niezatrute. A potem biją ci nóż z uśmiechem w momencie, kiedy się nie będziesz najbardziej spodziewał. A tak jak powiedziałem, pewne osoby, pewne robactwo nie będzie tam miało wstępu. Nawet żeby, nie wiem, żeby kurwa stójkę bez trzymanki odpierdolili, no. Nie ma takiej możliwości. Nie potrzebujemy kolaborantów, popleczników pół soli, ludzi, którzy za plecami, kurwa, mówią takie rzeczy, kurwa, masz dobre intencje, aby się chłopaku trochę rozejrzyj dookoła jak kameleon głowy. A? Bo zostaniesz wessany. Wypuszczony, kurwa. Pod pachy, kurwa. No, co to, kurwa?
Ale pamiętaj, że kariera nie opiera się na lajkach. Takie kurwa, co opowiedziałem poprzednim, czy tam dwa odcinki wcześniej Meneli, o Menelach. To robią, to się nazywa Pato Stream, czyli Menel. To jest taki miary młody. I Menel rozmawia z drugim Menelem przez telefon. I mówi do Menela: ja na ciebie pluję, kurwa, pluję, pluję ten telefon. No to ten Menel coś pierdoli i tak dalej. Po czym ten plujaszczy Menel mówi: ty wiesz, że ja mam 5000 obserwujących, ja jestem kimś, kurwa, rozumiesz? A ty kim ile masz obserwujących? No to jest ten poziom. To jest ten poziom, rozumiesz? Saki? Zadajesz się z najmanami, którzy patrzą, jaki ma, ile mają subskrybentów. No. I oni są kimś, rozumiesz? Kurwa. To jest gorszy poziom od poziomu literackiego, na przykład Wandzi Wasilewskiej, albo od poziomu historycznego, nie historyka, a socjologa pana Gross. Kurwa. Wiecie, że dzisiaj można napisać: urodziłem się w 1410 pod Grunwaldem, i wiecie, że część osób w to uwierzyła? Tylko trzeba byłoby mieć to poparcie po prostu niektórych lewackich gazet, no i mediów lewackich, no po prostu telewizji głównie. To właśnie wam mówię. Wiecie, no, jakąś niebywałą odwagą jest walczyć z tym skurwysyństwem, z tym bandytyzmem. Kolega wędkarz, który broni mnie, bo jeszcze mam proces karny cały czas, tak. No. Przez takich słynnych. No, spokojnie. W telewizji ostatnio występował. I bronił chyba faceta, który bronił, albo pytali go o opinię, bo on jest od broni ekspertem. Między innymi doktorat robił z broni. Jest doktorem prawa. Nazywa się Sebastian Sadowski. No, taki chłopak. Dotrzymuje terminu. Nie, no to mój przyjaciel, ale tak jak patrzę, dotrzymuje terminów. No w ogóle jest chłopak niebywały. No. Bo tak się można wpierdolić jakiegoś pana mecenasa, że nie pytajcie: u kurwa, jak wam termin przekroczy, kurwa, możecie stracić majątek, wszystko. Oglądam, patrzę, kurwa, Sebek. Co on tam pierdoli za głupoty? Znowu obroni. Tak, ale tam była taka sprawa, że kurwa Menel, Badzior, nie wiem czy Menel, ale Badzior skatował człowieka. No to ten ledwo ciepły tarabanił się do domu. Wszedł do domu i tamtego. Po czym ten Badzior rozbija drzwi i zaczyna ponownie katować tego człowieka w jego własnym domu. Zaczyna katować potem żonę. Nie pamiętam, czy tam były dzieci, też były katowane, nie pamiętam. W końcu ktoś tam łapie nóż i dźga śmiecia. Kto idzie do więzienia? Co za kurwa pytanie? Czy kurwa Badzior z tego tytułu miał jakieś problemy? Nie. A wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że najczęściej te ala bandziorki, bo to są cwele, to są, nie powiem większości, ale bardzo dużej części cwele, to są współpracownicy gestapo. Współpracownicy gestapo i UB. No jak można swojakowi zrobić krzywdę? Przecież on nam cały czas daje! Daje nam, kurwa! Więc my mu damy katować ludzi, tak? Opodatkowywać. Kurwa. Powiedz, co się stało na twoich pierwszych trociowych, na twoim pierwszym wyjeździe trociowym. No to pojechałem na pierwszym, kiedy opadło na regę na Trzebiatów. No w pierwszym, wracając do kwatery, zostałem zaczepiony przez czterech pozorów, wydawało się normalnych
jak to się później okazało, Cwelli. I zadałem po prostu no i o bajki. To jako miałem, no to dałem, tak? No i że padał też, miałem wtedy na nawigacji, jeden pierdolił mi telefon. No i drugi chciał mi wyjebać lufę, no ale się uchyliłem i on dostał lufę i padł. To było zaraz przy samiutkich torach kolejowych, a tamci w trójkę zaczęli spierdolić. Szkoda, że nie jechał pociąg i akurat ten łeb mu przed pociąg nie spadł, kurwie. No to ja bym dzisiaj siedział. O, kolego! Kolego, dożywotnie, dożywocie byś miał, tak, tak. No, no i zaczęli spierdalać, no ale to co, no kurwa, szybka akcja. Akcja, reakcja. No to gonię ich, ale to w woderach, jedna kurtka, kurtka przeciwdeszczowa, plecak, podbierak, wędka, no ale gonię ich, gonię, kurwa, wyćmy. Rzuciłem wędkę, parę metrów dalej rzuciłem podbierak, gonię ich. No i chuj, wbiegli w jakieś, nie wiem co to, czy to jakieś baraki, czy to jakieś ogródki działkowe. Puf, pobiegło w lewo, jeden w prawo i chuj, szukaj wiatru w polu. No to co, krótka myśl, lecę kurwa, bo tamten się ocknie i zapierdoli mi znowu plecak i mam wędkę. Ale wędka była, plecak też był z podbierakiem. Chuj, pozbierałem się, tamtego już szmaciarza nie było. I idę w stronę dworca i mijam ludzi. Pytam się, mówię, przepraszam, taka sytuacja, taki jak się nazywam. Czy mógłby mi ktoś udostępnić telefon, żeby na 112 zadzwonić, albo samemu zadzwonić, bo się taka sytuacja wydarzyła przed chwilą, a 8 osób mi powiedziało, żebym grzecznie spierdalał i się odpierdolił. To robale pierdolą sprawą. No i po prostu zarobałem się, usiadłem na murku. 5 minut się trochę otrząsnąłem, poszedłem dalej tam na ten dworzec i dopiero pani tam z okienka na dworcu z wielką łaską dała mi zadzwonić. Bo prawda takie rzeczy to konfidenci najczęściej robią, wiesz, z własnego podwórka, kurwa. Tak, kompani dealerzy. No tak, tak, no jak no, bardzo często, no oczywiście, on dealer jest no uzależniony, tak, oczywiście, że tak. No, no ale no, to jeszcze ciekawa sytuacja, bo ja ogólnie ten telefon miałem ubezpieczony od kradzieży, to ogólnie tam od zniszczenia i ten... Mhm. Paragony, wszystko co miałem, pudełko. Od, osobny miałem, mam paragon od ubezpieczenia właśnie tego wykupionego i osobny od telefonu, nie? Opakowanie wszystko mam, wszedłem do... I zgłaszam im tam, że taka sytuacja była. I no, proszę podać dokumenty i tak, zaświadczenie takie z policji, że było zdarzenie. Mówię, no... dobrze, no to i... Wyszedłem, dzwonię na komisariat. I pytam się, no i mówią, tak, pamiętamy, ale to musi pan przyjechać tutaj do nas, zapłacić 17 zł w jakimś urzędzie, później z tym zaświadczeniem przyjść do nas, nie? No i mówię, no i wtedy mi wydacie, tak? Ale mówią, nie wydamy panu, musi pan czekać 3 tygodnie, aż my panu to wyślemy. Ja mówię, aha, czyli mam przejechać 500 000 km, mówię, w jedną i w drugą stronę, żeby zapłacić 17 zł. I wrócić z niczym, tak? Taką przejażdżkę sobie zrobić. No takie są przepisy. Mówię, no dobrze, to no i co dalej? Prześlecie mi to pocztą, tak? Na mój adres zameldowania. A oni mówią, nie, proszę pana, my to wyślemy na najbliższą jednostkę pańskiego miejsca zameldowania, nie? No to mówię, no to dziękuję, kurwa, bardzo. Ale choćbym, wydaje mi się, że chyba warto by było nawet jechać i po prostu choćby nawet stracić na tym, to kurwa nie popuścić im i tyle. To są prawdopodobnie, tak jak powiedziałeś, ja to zawsze nazywam tych cweli narkotykarze, kurdy, to takie śmiecie, wysługujące się kurwą, żeby nie wiem co oni zrobili, żeby oni zabili dziecko, rozumiesz, zgwałcili, to oni zawsze będą dla nich, kurwa, ważniejsi niż te dzieci, wiesz, tu w tym kraju nie można, kurwa, no jak ci to wytłumaczyć, nie możesz dochodzić swoich praw, gdybyś był synem Kaczyńskiego, albo Morawieckiego. Sprawa by została załatwiona. W ciągu 5 minut by ich znaleźli. A takich nigdy nie znajdą. Dlatego, że nie jesteś synem Kaczyńskiego ani Morawieckiego. No i a też ciekawe, bo tam jak byłem zgłosić tę sprawę na tej komendzie, to mówię, no ale to no mówię, w dzisiejszym czasie z kosmosu są w stanie ludzie człowieka na drugiego namierzyć, a... Przez komórkę, możecie, tak. Tak, a nie możecie znaleźć takiej prostej rzeczy.
Oni mówią, no moglibyśmy, ale to są tak ogromne koszta, że to tylko przy morderstwach, gwałtach i tak dalej, nie? No, ale jakby ktoś powiedział synkowi komendanta, ty śmieciu, od razu by go znaleźli, pamiętaj. No. Może, panie Piotrze, no właśnie najlepsze jest to, że to całe prawo odgórnie jest tak skonstruowane wobec tych wielkich, no, koncernów, że tak powiem. Że to wszystko jest tak zrobione, że człowiek, żeby czegoś dojść, to już się zestarzeje i zdążył umrzeć, no. Tak, tak to jest zrobione, natomiast jest interpretacja tego prawa, gdzie jeśli dotyczyłoby to, jeszcze raz powiem, syna Morawieckiego, to sąd szybko by znalazł przesłankę do tego, żeby znaleźć i ukarać. Ale jest tak to skonstruowane prawo, że jeżeli to dotyczy syna Kowalskiego, to robi się wszystko, żeby tego nie zrobić, a wręcz oskarżyć go o to, że to ty napadłeś tych czterech z Feli. No właśnie, no strach... Strach być Polakiem! Strach być Polakiem! Strach być Polakiem! Ale to może to tam jest normalne, no ja nie wiem, no po prostu w czymś takim się nigdy w swoim rejonie, kraju nie spotkałem i to jest po prostu dla mnie to coś nie do przyjęcia, bo no tak mówię, no. No nigdy z czymś takim się nie spotkałem i też może dlatego się nie spodziewałem, bo bym, nie wiem, był jakoś, nie wiem, bardziej przygotowany, wiadomo, tak? A tak to, no cóż, no. Nie spodziewa się człowiek tego, co sam by drugiemu nie zrobił, może to też w ten sposób. Słuchaj, no, tak? Dobrze, że żyjesz, dobrze, że nie jesteś kaleką. No tak, zgadza się. To jest najważniejsze, ale wiesz, no, ale boli cię to, że nie jesteś chroniony w żaden sposób przez polskie służby. Żaden. Tak, jak pan powiedział, to takich spraw to są... Tysiące dziennie. Tysiące dziennie, tak. Tak. No. No dobra, słuchaj. Dobra. Dziękuję ci ślicznie. Proszę bardzo. Panie, pozdrawiam, proszę. Trzymaj się, zdróweczka ci życzę. Pozdrowej. Najlepszego, cześć. A to, co jest od 39 roku, to jest okupacja! I zmieniają się tylko. Kurwy. Zmieniają się kurwy. Hitler za 17 dni, Stalin. Potem kurwa banderowcy. Potem kurwa ubecja. Czyli pomieszanie bolszewizmu kurwa z czymś tam z faryzeuszami. Potem kurwa macie Magdalenkę. To jest też pomieszanie kurwa bolszewizmu z faryzeuszami. Z kolaborantami gestapo, kurwa, i do tej pory. Magdalenka jest do tej pory. Tam jest wszystko. Tam są kolaboranci od kurwa banderowców, po kurwa NSDAP, poprzez NKWD, Mossad. Wszystko kurwa wymieszane razem jak w zupie. Z każdej nacji, kurwa, Stasi, Szmazi, wszystko kurwa jest. Tak. A nawet kurwa GRU, kurwa wszystko. I na poprzednim filmie to nie jest ta mucha. Zresztą na początku miała ksywę Misia, miano, potem miała Czesia, potem nazwałem ją Mucha. A to jest jej zastępca. Gdyby nie śmierć tamtej muchy, ta już by nie żyła. Nikt by jej nie pomógł. Bo lekarz mi powiedział, przyjedź za 2 godziny. A ja przyjechałem natychmiast. Nie zabrakło 10 minut, żeby mózg się zagotował, co? Odrobo Macicza, co? Prawda? No i jeszcze inne sprawy z nosem. Kto by pojechał do Częstochowy? Do doktora Prokopa, żeby ratować nos. Gdzie najlepsi po prostu tylko sterydami. A operacja nie może być. Kto by uratował? Powiedz. Nie? Ciotka? Także czasami bywa tak, że jedno życie stracone, no bo musiałem klona znaleźć i tam w ciągu kilku dni pod Radomiem w takim dużym schronisku znalazłem klonika much. Prawie klonika, tamta była bardziej nygusowata. Ty to jesteś grzeczny piesek. Ale takie same dobre serduszko miałem. Dobrze, że mnie nie było. Bo moja córka wzięła tamtą muchę na działkę. I tam coś, jakiś menel ją zaczepił. Mało nie zjadła, kurde. I córka mi powiedziała, dobrze, tato, że ciebie tam nie było. W 1927 roku mój dziadek, stawiając ten dom, kurwa, zasadził też i drzewo. I
I te drzewo w 70 latach z felowniaką komuna wycięła, bo kolektor prowadzili. No właśnie ten kolektor, kurwa, wieś. Co już nie jest czynny teraz. I wróciłem do mojej podstawówce, tam nie wiem, czy pierwszy, drugi, 7, czy 8, czy 9 lat miałem. Kurwa, do tej pory widzę. W książce to opisuję, nie chcę o tym mówić teraz. W książce opisuję, jak oczami dziecka. Lipę w 70 latach, jak z 27 roku posadzoną. I w tym samym roku była posadzona lipa u sąsiadów, do dzisiaj jest. No, ależ to jest wielkie drzewo, piękne, słuchajcie. Nie ma tutaj w ogóle. Także szkoda mi, no przykro mi jest bardzo, smutny jestem bardzo. Robactwo ocenia, jak ta pustatopola, czy to, tak jak już wcześniej mówiłem, no, jako materiał opałowy, a nie, w cudzysłowie, materiał dla tlenu, ptaków, robaczków, schronienia dla różnych, dla ludzi, tak jak sobie Kochanowski pod lipą leżał, tak, tutaj, tego. Nie, ale kto to zrozumie, jakie przecież to, gdzie, poezja, sztuka, majestat, to śmieszne jest, nie? Dla robactwa, kurwa. Nie ma czegoś gorszego jak robactwo, a robactwo rządzi światem. To jest najgorsze, słuchajcie. Ale teraz jeszcze tak reasumując, Sati, masz do wyboru. Albo, kurwa, zjeść ciastko, albo mieć ciastko. Jak zjesz to ciastko, no to nie weźmy do tego ciastka. Albo zostajesz w strefie najmaństwa robactwa, albo zostajesz po tej stronie. Strefa muraństwa zawsze będzie miała wyższe notowania niż strefa nierobactwa. Wybierz sam. Prawda albo fałsz, który jest kimś, bo ma 5000 subów, lajków. Powinieneś wyczuwać robactwo. Sam powinieneś to robactwo wykorzystywać, a nie dawać się wykorzystywać przez najmaństwo i muraństwo wędkarstwa. To, co wyprawia robactwo teraz, tam na górze, to w ogóle jest, dla mnie to jest dno. To nie jest góra, tylko dno. Ja widzę ich zakusy i robili testy przy COVID-zie. Nie na COVID, tylko przy COVID-zie. Jak się zachowuje robactwo i jak się zachowują ludzie. No więc zobaczyli, że niestety większość to jest robactwo. Jest podporządkowane w całości. Tresują. COVID to był po prostu zwykły test. No, pan Witek Gadowski mówił, że było grzebane. Było grzebane w tym wirusie ręką ludzką. I to nie to, że pan Witek powiedział, tylko po prostu to szanowane media medyczne ogłosiły. No to już jak takie media, bo to znaczy, że tak prawdopodobnie było. I był to test. Jak zareagują ludzie? Oczywiście zauważcie, że robactwo jest za tym, żeby dokonywać zastrzyków z fenolu pod skórę, kiedy się dawało w serce. No to macie w dziennikach Pileckiego. Jakaś kurwa, nie pamiętam, 14 tysięcy mówi. 14 tysięcy już ten szpil dałem tutaj w serce. Normalnie wstrzykiwali w serce fenol. I sobie tam tego. No i jednemu, nie wiem, czy serce miał po drugiej stronie, czy trochę tam, czy takie silne serce. Przeżył bidny. Leżał i nagle wstałem, patrzy, coś dobili go pałami. To jest właśnie w relacjach naszego największego polskiego bohatera. Pułkownika Pileckiego. Największy bohater na całym świecie. Gdybym miał te skłonności dziargania się, po prostu no nienawidzę tego. No gdybym był jakimś kurwa worem starym, coś, to bym się podziargał, bo to mi pasuje. To mi pasuje do worów, do starych rejwochów, to mi pasuje dziarganie. Nie pasuje mi to dziarganie takie artystyczne, to w ogóle to śmieszy. No. Natomiast te takie, tak jak mój kolega Irek świętej pamięci, Irek Stopa z Pragi, ze Szmulek, porządny chłopak. To był cały poróżnięty.
To tutaj to było w ogóle szynka, ale tu miał takie chlasty. No i jaki miał fajny, takie boksery, no cuda miał, dziary takie, w domu dziecka nawet już dziary miał. Przychodził, no to pamiętacie, panowie z Ciepłego, jak Irek Stopka, szupaczek z 60 kilo może 60 parę kilo, może 50 parę kilo. Jak się Irek Stopka najebał i kurwa w krótkich slipkach tylko chodził z takim kurwa pomocnikiem po ciepłym i tylko pytał, a co tam kolego masz w tej siatce? A tu mam to, a to masz zgodnie z przedporządku. Tak kurwa. Po chuj te całe straże śmarze, wystarczył Irek. No. Kurwa nie... Ach, nie będę wam opowiadał. Kurwa powinno się na jabłonoską. Patrzę, Irek przychodzi. Cały mokry. Co tam Irek? A nic. Spierdol się z tej wody, Boże, Boże. Ja kurwa nie mogłem. A to do rany przyłóż człowiek. Powiesił się. Przez szmatę. No takie życie. I jeszcze raz powiem, zaapeluję do Satiego. Sati! Nie idź tą drogą. Jest to droga ciemnej doliny. Prowadząca do piekła. Najmany wędkarstwa i murany wędkarstwa wyprowadzą cię na ścieżkę piekielną, na której szczęzniesz, a oni z tego tytułu spiją piankę. Am. I nawet o tobie nie wspomną.